Dzień dobry. Halo, o, Joker Farm. No, firmowa koszuleczka. Działamy. Będziemy kosić? No, będziemy. Pogoda jest. No, oby tylko wydajność była, bo na razie nie zaskakuje. Dzień dobry, panie Marku. Cześć, witam ciebie. No a kluczyki wziąłeś te tutaj. No, weź 10 chociaż. Za późno, do a... osłon. Podczepimy tu przyczepy, Bartek. Szczepimy te dwie. Przecież ja zaraz przyjadę. Aha, ty przyjedziesz po tą dużą, tak? No pierw dużą tankujemy. No tą dużą. Dobrze. Tą dużą, a później tam te dwie szczepimy, tak? Po co? Jak ja będę jeździł? Aha, no dobrze, ale to jest. Jesteś... Dobra, to jedź. Zaraz zobaczymy, jak Bartek jeździsz. Wczoraj. Nagrywasz? Nagrywam. Kurde, o teraz ci światełko miga, tak? Nie migało wcześniej. Za pierwszym podhaczone. To jest prawa. Słucham? Na pewniaka podniósł, tak to zawsze... Za pierwszym. Gęstość pszenicy była wysoka, było 85, o. 87 nawet łapało, to jest kurde potężna gęstość i dlatego wydajność była wyższa. A jak kamery? Zadowolone? No, zadowolone. Pszenicy to on fajnie się kosi. W przepaku powiem ci, że problem taki, że chcę trochę podgonić, bo tutaj ma przerób, ale nie zdąży tego badyla zielonego przerzucić i mi się nie zapycha na ścinaczu, tylko zapcha mi się. Jak spada do ścinacza, to gdzieś tak zablokuje ten badyl, że... Między wytrząsaczami. Tak, rosnąć to. No, to już są sekundy później. To są, kurde, chwile grozy. To 39 hektarów w rzepaku przed tobą. Znaczy już część wczoraj skosiłeś. Jak mniej więcej planowanie? Dobrze, czy zadowalająco, czy tak średnio? Nie chodzi o konkretne liczby. Nie jest rewelacyjnie. A mówiłeś, że po oborniku trochę więcej chorób wyszło, zauważyłeś. Tak. Mi się wydaje, że po rzepak nie wiem, czy to jakaś jest reguła, ale rzepak nie lubi chyba obornika przed plonem. Może w drugim nie wszystkich, ale u nas kurde jakieś te choróbska powchodziły większe, presja większych chorób była. A myślisz, że jest większa presja chwastu? Że w tym oborniku no, są chwasty? Jest. No chwastu też jest problem. My po prostu spierdzieliśmy w tym roku rzepak i w tamtym roku nie daliśmy MPK pod nie, zabidzone trochę były, no dlatego liczymy, że wyszła z gospodarstwa u nas 3 tony, to będzie tak i tak super. No wiesz, jak no będzie, to... zobaczymy 39 hektarów, jak będzie 120, to będę skakał z radości, bo tak i tak przy tych nakładach ten rzepak może wyjdzie tyle. No bo w sumie wiesz, oszczędność na MPK była, nie? Tak.
nie kupiliśmy MPK, daliśmy późno MPK, tąkali tylko 150 kg. Mhm. Więc tutaj nie było żadnego celowania w 4,5 tony czy coś tam. Tak, tak, tak. Zobaczymy też odmianowo, bo różne odmiany mamy. Zaczęliśmy od najgorszych. Miałem dwa nowe pola, które mi doszły. No przede wszystkim najważniejsze to prowadzić działkę, nie? Okazało się, że na tych polach występuje perko. Perko zakuszyło rzepak, tam 2 tony wyszło. Ciężko. Za niszę mocno średnią. No i jedziemy teraz, zostawimy na koniec najlepsze działki, gdzie mamy sprawdzoną odmianę i może będzie lepiej, nie? Może nas nie zawiedzie. Okolicy nie zawiodła, inne odmiany pozawodziły też. Ta odmiana jest tutaj na ten rejon optymalna. Co tam, panie Marku? Pan Karolinę bajeruje? Bajeruje. Tak? Powiedziała, że tutaj na Pomorzu jej się lepiej podoba. Tak? Tak, tam jest, tam na tym południu to jest dziura. Jakie południe? No. Centrum jesteśmy. No to centrum, tam jest susza, mówi, tutaj tu jest klimat, rzeźko od morza. Suche, wszystko suche, kosimy wszystko u siebie. To dochodzi moment teraz, nie? Do końca tygodnia przynajmniej, oby tylko nic się pogoda nie zepsuła, bo wszystko jest suche. A jak rzepaki? Jak rzepaki? Rzepaki nie jest... Nie ma szału. Nie ma szału. Nie wiem, przynajmniej u mnie. Wszyscy się chwalą wokoło, że czwórka, powyżej czwórki. Ja nie wiem, czy tu 3,5, ja ogólnie średnią złapię. Mhm. Bo wczoraj to była nędza, ledwo trójka. A nie jest taki najgorszy ten rzepak, jak się patrzy w łan, nie? Bo ci powiem, że wiesz, ja mam odmianę, nie będę ją tu reklamował, fajna, ona jest taka wiarygodna, teraz ją kosi, zobaczymy. No. A Adrian mi jakąś swoją odmianę wpieprzył do mnie i mi tylko plon zabrał. Tak, tak, no. Tak. No, drobne ziarno tam było, to dzisiaj patrzyłem. To... No. Ci powiem, że no kurczę. A wilgotność jak? Pasuje? No 6,5. No to idealnie na magazyn. No, dokładnie. Hmm. Trochę się zmagazynuje, trochę się sprzeda. Tą też jeszcze przyczepę, jutro zawiozę. Mhm. Resztę będziemy tam rzucać. A cena pasuje? Na razie nawet nie znam ceny. Coś tam drgnęło w powyżej górę, powyżej trójki, ale... Przy 280 coś tam. Ale to chyba raczej taki... On nie, nie wiem, kazał poczekać, bo sam jeszcze nie wie jaką... Mhm. Jaką, a wiesz, o co chodzi poczekać? Poczekać, no to od faktury, później następne miesiąc wypłaty, wszystko takie odwlekanie. A na nawozy trzeba już płacić. Nawozy tak, już dzisiaj dzwoniłem i zamawiałem ciężarówkę, ale na proformę i teraz czy zdąży mi zajęczmień spłynąć, zanim proforma nie będzie ważna, nie? No to jest właśnie rolnictwo, nie? No. Trzeba już być przygotowane na następny sezon, a jeszcze nie ma się skoszone. I PK, żeby kupić 4000 za tonę trzeba wydać. Masakra. Stówkę za auto trzeba będzie wydać. Takie podwyżki? Tak, tak. To tylko w TVP było powiedziane, że obniżyli 500 zł, a na piąty dzień podnieśli 1000 i 27 lipca 300. Jeszcze 300, to masz 1300, ponad 35 tysięcy do samochodu od razu podnieśli. Masakra, nie? No. Można powiedzieć, że czekamy na kolejne podwyżki. No chyba tak, bo do końca tygodnia ona mi podała tam cenę, a od przyszłego tygodnia może być inna, nowa powiedziała. Cena. Znaczy wyższa. Nie niższa. Niższa na pewno. Nie, tak powiedziałem. Generalnie zboża planują, rzepaki planują, to... No, to oni muszą z czegoś ściągnąć. No, rzepak się będzie kalkulowało zostawić, przetrzymać trochę, bo ja myślę, że on do czwórki dojdzie. No, przynajmniej do 3800. No. A niech nawet pszenica zdrożeje tylko 200 zł, nie? A rzepak 1000. To już jest... No to lepiej rzepak zostawić. Tak. Lepiej rzepak. A pszenicę sprzedać w te miejsce, władować rzepak, oby był właśnie poniżej 8%, to no to coś. To nic się nie stanie. A Rostel? Chodzi? Chodzi. Wcześniej, dzień wcześniej kosił pszenicę, niżej 6 nie schodził. Na godzinę. Tak, siadłem do niego rzepaku, on idzie 6, tak?
tylko z tyłu nie zdąży odebrać sieczkarnia. Te badyle są zielone. Dokładnie, i sieczkarnia nie zdążyła odebrać. A on już jest kołyka. Przerób nie, ma. Tak, przerób ma ogromny. Od godziny 13 do 21 pszenicy skosił 22 hektary. O kurczę. To co? To nie ma przerobu? Konkretnie. Konkretnie. I to mówił, że koło dziesiątki sypała. No ona może tam nie, to może oni troszeczkę, bo wiesz, też wagi nie mają i tak liczą na te przyczepy, tak takie liczenie to nie jest tego. Osiem na pewno, ale już tam koło dychy to ja tam tak nie widziałem. Naciągnięte te dwie tony jest moim zdaniem. Osiem mogła sypać, ale ci powiem, że nawozili tam, ładnie to wyglądało. Kombaj ma przerób i wyszła, co my jesteśmy zadowoleni, no silnik to jest wspaniała rzecz. 15 litrów. Ma zapas mocy. Ty, i 60, może sobie... 65 cały czas obciążenie silnika i przy tym, co on kosił. To jest zapas jeszcze. Tak. I 15 litrów na hektar wyszło z pszenicy. W rzepaku, dzień wcześniej jak kosił, ale wyższy rzepak, zielony, też niedesykowany, to miał ciężej, jeździł maksymalnie do 4-3, między 3 a 4 jeździł. To sieczkarnia też zabiera dużo mocy wtedy. Tak, słychać było, 20 równo. Ale to też nie jest źle. To gościu tak był zadowolony, bo mniej spalił jak jego tukano. Także było porównanie, bo kosił na dwa kosili, tukano 440 i ten rostel. Gościu był bardzo zadowolony. No, I każdy się dziwi. Pierw sceptycznie do tego, bo to ruski, bo co to jest, bo tamto. A kurczę, i tam zaglądał i tak mówi, kurczę. A coraz więcej pozytywnych komentarzy jest na ten temat. Sami ja widzowie zaczynają dostrzegać. Mówi, to mówi, 4 lata temu za te tukano dałem. Mówi, tyle co ty za tego rostela, to mówi, no to przecież bez sensu, mówi, przepłacać. No. Zadowolony. Także tam taka usługa, to jest wymienna pomoc, bo my od niego coś innego będziemy brali, to my mamy w przyszłym roku to samo zapewnione. No. Zresztą on by mógł kosić non-stop, mówił Adrian. Do przynajmniej soboty. U niego będą żniwa, nie? No ale my mamy swoje jest ważniejsze. Tak, także tam już chyba nie zdąży już jechać, bo tam jeszcze było 150 pszenicy i 70 żyta jeszcze. No to samo tukano zostało. No. To ma co robić. Ma co robić do niedzieli on tam. Nawet chyba nie skosi. No, nie da rady, nie da. Żyto, jak jest stojące, to może, ale jak leżące... A pewnie tęgie żyto i pewnie hybryda, bo gościu siedzi w ziemniakach, 500 co roku ziemniaków, no to wiesz, jakie stanowiska ma, nie? To są stanowiska. Tak jest. Także tam musi sypać. Tam choćbyś pszenicy podspieszyć, bo pszenica jest niska, to idzie, no, nie? Dokładnie. Ale w innych, tak jak żyto, tam będzie na pewno tęgie. Karolina chciała przyjechać na żniwa, do rolnika z Hollywood, no ja mówi, zabierz mnie. No, musiałem zabrać, bo... Przemek, masz wolne dzisiaj. Ona będzie łopatować. Tam... No co się śmiejesz, no co trzeba... Ty nie będziesz tu za darmo przebywać. Tu się pracuje. Tak. Weźmiesz... Przemek tylko raz ci pokaże, jak się otwiera z tyłu burtę, później jak się dmucha. Oczywiście przyczepę się dmucha, nie? I obdmuchuje. I później musisz mi rozłączyć, odpiąć, zapiąć mi tą łyżkę, podgarnę, odpiąć łyżkę, zapiąć przyczepę, nie? Widzę już przerażenie w twoich oczach. Ja myślę, że nie. Przerażenie w twoich oczach. Ja myślę, że nie. Ja widziałem ciebie, że ty bestią jeździłaś, dasz radę. Tak jest. No. Delikatnie, panie Marku. Tak, jedziemy delikatnie. Idzie. Myślałem, że się zakopił. Ale z kim mam delikatnie? Z ciągnikiem czy swoją narzeczoną? Z ciągnikiem, bo dziury są. Jedziemy na następną działkę. Może coś tam lepiej będzie sypać, ale nie ma tu plonu. Nie będziemy plonu mieli 3,5 tony chyba w tym roku. Coś zawiodło. No i mówimy prawdę, jaka jest, a nie. Jak jęczmień o zimie sypał 8, no to jest 8. A co to za telewizor pan sobie tam zamontował? Tu? No. A to było na kamerki z przodu i z tyłu i kamerek nie ma, a monitor został. A. No.
Myślałem, że pan telewizję oglądał. Nie, daj spokój. To u Adriana jest więcej tych monitorów. Tak. Tak, bo on ma na te, na jeszcze nawigację, nie? Tak, tak. A w kombajnie? Aż 3. Ja pierdzielę. 3 sztuki. My jesteśmy już po żniwach u Jokerów. Oni będą kończyć jeszcze. My już powoli wracamy. Jak się Karolina podobało? No bardzo fajnie. Uważam, że udane żniwa. No, duże przeżycie jak dla mnie. Bardzo mi się podobało. Wrócimy na żniwa jeszcze, no, co? Pewnie. Na zapach. Na jeśli nas zaproszą, to pewnie. Dobra. To trzymajcie się, łapka w górę i do następnych filmów. Na razie. Pa.